Małgorzata Mankowska została wskazana przez prezydenta na stanowisko i prezes SM jeszcze wczoraj, a poinformował o tym Błażej Spychalski, rzecznik Andrzeja Dudy. Zgodnie z konstytucją, prezydent wskazuje i prezesa SN spośród kandydatów zaproponowanych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Sędziowie także głosują między kandydatami. Małgorzata Mankowska zajęła dwa miejsca wśród sędziów, uzyskując 25 głosów. Prezydent Andrzej Duda zaprzysiężył dzisiaj także Michała Laskowskiego na prezesa Izby Karnej SN. Wybrany sędzia, jeszcze do niedawna był rzecznikiem prasowym Sądu Najwyższego. Według konstytucji kierującego Izbą Karną wybiera prezydent spośród trzy kandydatów przedstawionych przez sędziów tejże Izby. Mankowska dołoży starań, by Sąd Najwyższy był ostoją niezależności po odebraniu nominacji z rąk Andrzeja Dudy. Nowi sędziowie od razu ruszyli na plac Krasińskich, do gmachu Sądu Najwyższego. Tam Małgorzata Mankowska udzieliła wywiadu: bardzo się cieszę, że całe swoje długoletnie doświadczenie i sędziowskie i akademickie będę mogła poświęcić dla służby Sądowi Najwyższemu oraz dla jego pracowników. Bo zapomina się bardzo często, że Sąd Najwyższy to nie tylko państwo sędziowie, ale to również jego pracownicy, których może na co dzień tak nie widać, ale bez nich wymiar sprawiedliwości i Sąd Najwyższy by nie funkcjonował, powiedziała dziennikarzom Nowa i prezes Sądu Najwyższego. Małgorzata Mankowska jest ekspertem od prawa cywilnego, była wiceministrem sprawiedliwości, a także wykładała w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W poniedziałek została wskazana przez Andrzeja Dudę na piastowanie stanowiska prezesa Sądu Najwyższego. TVN24 ujawnia, że w momencie, gdy Mankowska była wiceministrem sprawiedliwości, taką samą funkcję pełnił Andrzej Duda. Ich zwierzchnikami był Zbigniew Ziobro, obecnie minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Podczas przesłuchania przed KRS, nowo wybrana prezes nie wyrzekła się tych znajomości. Podkreśliła jednak, że przez kilkanaście lat późniejszego orzekania nie wypowiadała się na temat polityki. Źródło: TVN24. Następny artykuł.